I zmieniamy temat. We wsi Pławna koło Jeleniej Góry po 7 miesiącach prac zakończono budowę arki. Łódź wykonana została na wzór arki biblijnej. Artysta Mariusz Miński liczy, że budowla stanie się atrakcją turystyczną regionu. Usadowiona na zboczu góry arka widoczna jest z odległości kilku kilometrów. Długa na 40 metrów, szeroka na 15, jest ponoć bliźniacza do tej zbudowanej przez Noego. Przygotowuję w tej chwili wnęki jak katakumby do ekspozycji, gabloty, takie rzeczy. Panu Darkowi pomagało dwóch miejscowych stolarzy. Drewno, które wykorzystano do budowy łodzi, pochodzi z kilku rozebranych stodół. Podczas prac dochodziliśmy do pewnej myśli i wprawy, że wiedzieliśmy co jak zrobić. Pokazywało samo przejście, że ten belek musi iść tak, tamten tak. No satysfakcję człowiek ma z tego, że mógł takie coś budować, nie? Ktoś to będzie zwiedzał. W arce ma powstać Galeria Ludowej Sztuki Sakralnej. Artysta zgromadził już setki eksponatów, krzyży pokutnych, medalików i obrazów pochodzących z terenów Pogórza Izerskiego. Nie mogę tak wszystkiego kupić i po prostu tu przywlec. Muszę to sam wystrugać, wymaścić, wykleić. Drewniana łódź to kolejna atrakcja turystyczna we wsi. W Pławnej powstała już bajkowa kraina z Zamkiem Legend Śląskich i Gród Rycerski. Już do mnie koleżanka z Gdańska pisała o tym, bo widziała w telewizji. Bardzo ładne, tak. Arkę pana Darka turyści będą mogli zwiedzać już pod koniec kwietnia.